Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I tak jedna osoba mi napisała w komentarzu, w dzisiejszym komentarzu, że Lucek, zmień samochód, okej? Bo co ty sobie gnoju? Nie, zmień samochód, bo już nie mogę patrzeć na tego małego paskuda. No na razie jeszcze będziesz musiał trochę popatrzeć, bo to jest dobre auto. Ale Hammer. Czekaj, ile to kosztuje? Czy to coś kosztuje? Chyba ulepszenia tylko kosztują. Nieważne, ale Hammer to jest nowe auto. Znaczy tak, jest jeszcze Lincoln i jest Escalade. Ale Hammer... Hammerem chyba mało jeździłem i to zawsze była taka jakaś wielka krowa. I zawsze brałem właśnie Escalade'a, bo niby przyspieszenie i prowadzenie miał najlepsze. I tak zrobimy teraz, kurde, nie będę się tutaj... Elegancko, nie będę się tutaj bawił z tymi przestęp. A poza tym teraz odblokują nam się w nowe wyścigi właśnie dla SUV-ów. O ja! Jak to przyspiesza, nie mogę. Dobra, ale sprawdźmy, czy stokowym SUV-em dam radę zrobić te wyścigi. No bo patrzcie, gdybym teraz pojechał ten URL ostatni, no to bym już właściwie przyszedł do kolejnego etapu gry i nie zrobił tych wyścigów SUV-owych. A widzisz, i to jest bardzo ważne, żeby je sobie też zrobić, chociaż za nie tam dużo kasy nie będzie, ale to nie jest ważne. Czy mi się uda zrobić te wyścigi standardowym autem? Myślę, że tak, bo z tego co wiem, te boty mają zawsze taki sam tuning jak i my. I powinno mi jakoś to pójść, bez nitra, bez tam ulepszeń silnika, bez niczego, tam ci dwaj z tyłu się strasznie gdzieś tam pokłócili ze sobą. Patrzcie jak go rzuca. Kurde, ty pijoku jeden! Wczoraj grilla miał, chyba popił trochę. Skubany. Ej! No tak, majówka w końcu, nie? Jeździ jak poparzony, nie no, jak, nie jak poparzony. Jak upity. O, tak jeździ. To mu się tam stało. No dobrze, no na korzyść dla mnie. Teraz wystarczy go tylko wyprzedzić. A ten Escalade ogólnie z wyglądu mi się bardzo podoba. Dużo bardziej niż taki Hammer. Chociaż i tak jest to wielka krowa, wielki SUV i w zasadzie wątpliwej użyteczności pojazd. No bo ani to nie jest terenowe. Prześwit chyba jest tutaj niski, chociaż teraz nie widać tego, ale wygląda jakby był niski. Tak? Ani to terenowe, ani to jakieś... ekonomiczne. Jedynie co fajne jest w tym SUV-ie to jest to, że jest pojemne, więc jak jechałbym na jakiś tam wyścig rowerowy, to rower do tyłu cały by wszedł bez zdemontowania kół i to jest akurat plus wielki. Tak, te boty są tu zbugowane. Widzicie jak jeżdżą w tym miejscu. Niektóre wyścigi właśnie takie są. Shit. Niektóre wyścigi właśnie takie są, że boty wariują i to jakoś mają źle trasy wytyczone, ja nie wiem na czym to polega. Ale tak jest. W ostatnim odcinku też wypowiadałem się na temat silnika Wankla i to wzbudziło wiele dyskusji. No wiecie, ja tam ekspertem nie jestem w tej dziedzinie motoryzacji. Właściwie to powtórzyłem tylko to, co usłyszałem w innym filmie i z tego, co czytałem też o tym silniku. Więc argument typu, że Lucek, silniki Wankla nie są awaryjne, tylko zamiast tłoków jest tam trójkąt. To nie jest argument dobry raczej. No ale nie będę się tam sprzeczał, bo mówię, no ekspertem nie jestem, wypowiedziałem się tylko tyle, co się po prostu sam dowiedziałem, tak? No a wszyscy się tak wypowiadają. A niektórzy też... A, nieważne. No, nie chcę drążyć tego tematu po prostu. Tak, tu mamy jeszcze jeden wyścig do zrobienia, czyli co? Nieulepszonym Escalade'em udało się pokonać wszystkich. Z trudem, nie z trudem, ale się udało. Zawsze te SUV-y będą takie kloczaste, nieważne co byśmy z nimi zrobili. Zawsze będą takie trudne w prowadzeniu. No ale warto te wyścigi zrobić, bo one, no do nich już wrócić nie będziemy mogli. Więc trzeba je teraz ogarnąć. I tak, i... Jasne, do tych samochodów też możemy sobie zainstalować zderzaki, progi, spoilery nawet, co wygląda jak wygląda. W zasadzie mi by wystarczyło zamiast spoilera usunąć relingi dachowe. Jakby to można było sobie usunąć, to już bym był zadowolony, samochód by wyglądał tak troszeczkę zgrabniej. Na przykład w przypadku mojego Volvo V50, którym jeżdżę, są wersje z relingami dachowymi i rzeczywiście one wyglądają dużo
takie bardziej brylaste. Te relingi dodają takiego kształtu do tego samochodu, takiego bardziej brylastego, takiego większego po prostu. A u mnie w samochodzie tych relingów nie ma. Można je sobie oczywiście zainstalować, tam się ściąga taką maskownicę i wtedy się te relingi montuje chyba na jakieś śruby. Nie wiem dokładnie, jak tam się to robi, ale to na pewno nie ma z tym dużo problemu. Tak czy inaczej, bez relingów samochodzik wygląda dużo zgrabniej, moim zdaniem. Zresztą możecie sobie tam kiedyś porównać. Volvo V50 to nie jest jakiś tam niesamowity samochód, ale ja go bardzo lubię, jest mega wygodny. I no kurczę, gdybym miał drugi raz go kupić, na pewno bym go kupił, bo jest to świetne auto. Ale no nie oszukujmy się, ja tam nie mówię, że to wydałem dużo kasy, to od razu to musi być najlepszy na świecie. Nie, ja wiem, że to nie jest jakiś tam fantastyczny samochód, że od razu każdy się na niego spuszcza na lewo i prawo, tylko po prostu jest to auto, które naprawdę mi się spodobało i mój portfel też, mu się też spodobało. Mój portfel też polubi ten samochód, jak na razie. No shit! Ale wczoraj właśnie poczułem, jak jechałem tym autem, że no, sprzęgło robi się już bardzo miękkie. I czasami te biegi wchodzą tak, zdarza się, że wchodzą tak bum, jak słychać, no nie? To już nie jest dobry sygnał. I to najwyższa pora pomyśleć, żeby odłożyć te parę tysięcy na nową dwumasę. Shit. No ciekawe, ile będzie mnie kosztowała ta wymiana. Ja tak szacuję, że gdzieś koło 4 albo 2 tysięcy. Gdzieś w tych granicach. To jest jednak spora sprawa. No bo patrzcie, no bo za wymianę takich części w używanym samochodzie, który też nie kosztował tam 50 tysięcy, trzeba zapłacić gdzieś około 4 tysiące. To jest jakiś tam spory procent wartości samochodu, więc żeby nam się to zwróciło, no to ja muszę tym samochodem jeździć przez następne kilka lat. No może nie kilka lat, ja wiem, dwa lata to już jest kilka. Powiedzmy 2-3 lata, tak? Żeby mi się to zwróciło, no bo przecież nie naprawię samochodu tylko po to, żeby komuś go sprzedać z nową częścią, dosyć drogo. No a druga sprawa to też turbosprężarka, która zaczyna mi gwizdać. A to nie jest dobry znak też dla turbosprężarki. Zwłaszcza przy tam 3000 obrotów, jak już dochodzi do tego maksimum, tam też nie jeżdżę powyżej, nie kręcę go powyżej 3000 obrotów, tylko właśnie na tych 2-2,5 i zmiana biegu, żeby też nie nadwyrężać tego systemu. Co on tak poleciał? No serio? Kurde, jedziemy stokowymi autami. Co to miało być? Przed samym wyścigiem. Ja pierdziu. Co to miało być? Żeby te wyścigi były jeszcze jakieś takie dynamiczne, a to się jeździ takimi krowami. Macie rację, mógłbym ulepszyć ten samochód, mógłbym próbować jechać tutaj szybciej, lepszym samochodem, ale kurde, ja nie chcę tracić kasy na tuning auta, które nie będzie moim podstawowym. No bo ej, zagadka dla was, po wygraniu następnego wyścigu, czy tam mistrzostw URL, będę mógł kupić już jakieś nowe sportowe autko tutaj. Mam nadzieję, że to będzie jakiś napęd na tył i że auto będzie mi się podobać, bo już... Znaczy tak, Peugeot jest naprawdę spoko, ale kurde, przydałoby się coś innego, przydałoby się pojeździć czymś innym. Naprawdę, najwyższy czas, no. Już tak wolałbym troszeczkę fajniej sobie driftować, chociaż też tych driftów tutaj cholera nie ma za dużo, no. Cały czas to tylko wyścigi. Tak mam wrażenie, że w Undergroundzie jedynce tych ciekawszych takich wyścigów było trochę więcej. Ale z drugiej strony też tutaj mamy te SUVy, niby taka dodatkowa atrakcja. No one dopiero zaczną fajnie jeździć, jak się je troszeczkę stuninguje. Teraz to jest taki klocek, który trzeba ogarnąć i już. No. Tak, też przed nagraniem tego odcinka, przed wyborem samochodu, chciałem sobie zobaczyć na moją poprzednio nagraną serię z dwójki Undergrounda i sprawdzić, czy jaki ja samochód wtedy wybrałem? Czy też wybrałem Escalade'a? Czy wybrałem Hammera? Czy wybrałem tego Lincolna? Nie pamiętam, jak ten model się tam nazywał. No właśnie, Lincolna chyba właśnie nigdy... Nie, Lincolna kiedyś wziąłem i on był właśnie słaby. Fajny, on jest taki bardziej opływowy, ale był słabiutki.
I tak samo Hammer. Hammer to z kolei to już taki wielki klocek, który z miejsca się w ogóle nie rusza. Jednak te statystyki coś tutaj znaczą w tym Undergroundzie, zwłaszcza jak wziąłem tego Peugeota, on na starcie miał niezłe staty, no ale już tam w niego nie chcę nic więcej pakować, on sobie daje radę z tymi ulepszeniami, które ma. No tak naprawdę to w ogóle ulepszać tych samochodów chyba nie trzeba, no bo zobaczcie, tak jak teraz sobie wziąłem auto, daję radę sobie na tych stokowych częściach bez, no może trochę tam z problemem, ale jakoś sobie tam daję radę, nie? Shit. I znowu pod koniec poważnie, jak teraz przegram, pierdzielę to. No fuck, znowu ten! Dobrze, zrobiłem. Co? Na dwóch kołach! Powinienem dostać za to jakieś dodatkowe punkty. Ty mnie tu nie wyprzedzaj, gościu. Tam ktoś napisał w komentarzu, że Lucek, co ty? Nie spychaj się, tylko uczciwie jedź wyścig. To szalałeś. Pograj trochę w Undergrounda. Zobacz, to nie są tak jak te nowe gry. Co ty myślisz, że to są jak te nowe gry? Tutaj boty są popieprzone, tak. No kuźwa, znowu w tym samym. Ja pierdziu, co za koleś! W tym samym miejscu? Jak on tutaj tak wyskoczył? Czy znowu tak wyskoczy, jak wcześniej? Ja tu też coś sfailowałem wcześniej, ale teraz... O, shit! Ten coś tutaj kombinuje. Ale nie, no teraz pojechałem ogólnie ten wyścig cały dużo lepiej niż wcześniej. I poszło mi, no fajnie, tak, już rzeczywiście. Ciekawe, czy miałem taki sam czas jak poprzednio. Nawet nie wiem, jaki miałem czas poprzednio, ale... Proszę bardzo, co mamy? Co? Nowy samochód? No trzeba będzie sprawdzić, może to jakiś stary e-mail, ale jakby pojawiła się nowa chmurka, byłoby fantastycznie. Ej, jeśli chcecie kupować gry taniej, wpadnijcie do marketu G2A, shit. Tam co prawda Undergrounda 2 nie znajdziecie, ale inne gry wyścigowe jak najbardziej. I teraz mamy kolejny wyścig, który trzeba oblecieć. Ciężko tym jest kolejnym jeździć. Zobaczcie, że praktycznie cały odcinek przeznaczę na ten, na tego Escalade'a, na jeżdżenie tym SUV-em. No ale... No cóż, trzeba też nim tutaj wykręcić, nie? A tak... O, fajnie, bo tak koło tego wyścigu, który sobie teraz zrobimy, jest akurat salon samochodu... O, shit. Patrzcie, jak on długo... Ja teraz na hamulcu jechałem cały czas. Koło tego wyścigu jest salon samochodowy, to sobie zobaczymy, co nam się tam odblokowało. Czy to jest jakiś nowy SUV? Co wątpię. Czy był tam jeszcze jakiś nowy SUV tutaj w Undergroundzie? Nie pamiętam. Czy będzie to coś zupełnie innego? Ej, wiecie co? Tak trochę undergroundowo się robi i w ogóle i na moim kanale i wszędzie. I tak w GTA na PS4 zacząłem sobie nową karierę. No i tak kupiłem sobie tam biuro i tak inne takie pierdoły. I właśnie kupiłem sobie garaż na dwa samochody. I tak sobie pomyślałem, kurde, w Undergroundzie zawsze było to fajne, że masz tylko 4 fury i koniec, 4 albo 5 furek. I koniec, więcej nie możesz mieć, masz taki garaż i już. I to jest fajne, ja myślę, że coś takiego zastosuję właśnie w GTA, teraz grając sobie od nowa. Że będę miał tylko jeden garaż czterosamochodowy i tymi czterema samochodami będę sobie śmigał. Kurczę, tylko... No i ewentualnie będę miał jakieś takie samochody typu Kuruma, opancerzone, albo jakieś inne opancerzone samochody takie wyjątkowe w innym w ogóle garażu, ale jeden taki garaż bym miał wyjątkowy właśnie na takie undergroundowe sprawy. O, to może być fajna rzecz. No bo tam też nie chcę mieć wszystkich samochodów, tak jak na tym pierwszym koncie na PC-cie, no bo powiem wam, że wtedy nie wiadomo nawet, który samochód wybrać. To jest tak jak w Forzie, no nie? Masz milion samochodów i nie wiesz, którym jeździć, nawet nie wiesz, który jest twój ulubiony. Nie znasz każdego samochodu bardzo jakoś tam dobrze. Chyba, że ktoś rzeczywiście umilił sobie tak grę i gra tylko tam jakąś małą częścią tych autek. To jest fajne. Ja mu zazdroszczę, jeśli ma naprawdę 2 albo 4 takie samochody, które lubi i którymi tylko i wyłącznie jeździ. To jest naprawdę fajna rzecz, bo jednak w Fordzie no bardzo łatwo jest zdobyć jakikolwiek samochód i zrobić go na koksa bez żadnego problemu. Szybko się tam hajs zdobywa. I tam właśnie czegoś takiego brakuje jak w Undergroundzie, no. Nie ma tego czegoś takiego, że o kurde, muszę kupić tą furę, bo ona mi się bardzo podoba, chcę ją sobie zrobić, chcę... Nawet wiem, że ona jest słabsza trochę od pozostałych, ale chcę nią śmigać, bo bardzo mi się podoba, chcę ją sobie stuningować, jakoś tam porobić. A tutaj też są opcje tuningowe, nie tylko polepszanie częściami, tak?
ale też dostosowywanie tych samochodów. Ja bym chciał spróbować sobie tego i też wypowiedzieć się na temat różnic między, tak dziwnie to zabrzmi, między Forza Horizon 3 a Underground 2. A czy jeśli chodzi o ten taki tuning, dostosowanie, o może tak, nie wiecie o co chodzi, te tamte rzeczy na tym, na hamowni, o. To może być ciekawe. I też zauważyłem, że jeśli chodzi o SUVy, to mamy tutaj na razie same okrążenia. Chyba tutaj sprintów jako tako nawet nie ma. Szkoda, nie? Ja bym sobie chętnie ten sprint pojechał w jakimś SUVie, a tutaj musimy same te okrążenia walić. Mimo to mamy stokowego Escalade'a i o ile na zakrętach jest, no jak widzicie, oni sobie radzą lepiej na zakrętach, o tyle na prostych nie jest wcale tak źle. O ten od wewnętrznej wziął przy wewnętrznej, tak? Nie mogę mu pozwolić, żeby tak dobrze było. Za mocny samochód masz, okej? Okay? Musisz zostać z tyłu, nigga. I tam sobie koczować. Jebłaj, zobacz, teraz jestem pierwszy. Nikt mi tu nie podskoczy. Drugie okrążenie. Nie wiem, czy to dobry czas, czy nie. Jakiś tam... Myślałem, że na 100% wykręcę. No ale zapomniałem, że siedzę w SUV-ie, a nie w Peugeotie. To jest... No naprawdę. Teraz co się zrobiła z tego gra strategiczna, z tego Undergrounda. Musisz długo przed jakimkolwiek zakrętem szacować i wyznaczyć sobie trasę, jak chcesz przejechać dany zakręt. Tak to wygląda bez ulepszenia tego SUV-a. Mamy trzy biegi w Escalade'cie. No nie ma tutaj czwartego chyba. Trzy biegi to zobaczcie od... Jaki on ma szeroki zakres użytecznych obrotów. Trzeba by było zobaczyć na jego charakterystykę. Chociaż nie, tutaj się coś pojawia, jakiś znaczek, żeby można było zmienić bieg. Może rzeczywiście ma tą czwórkę, ale ponieważ jest taki słaby, to jest dziwne. Po co? Nie wiem, jak to jest tutaj zrobione w tym undergroundzie. Musi mieć czwórkę jeszcze, no kurde. To nie jest aż takie stare auto, żeby tylko trzy biegi miało. Te stare auta to miały, te stare, że stare, tam lata 60. to miały te trzybiegowe skrzynie biegów. No ale one miały tam chyba 7-litrowe silniki i więcej niekiedy. I wcale nie były to samochody jakieś tam szybkie, tylko po prostu miały dużo mocy, paliły niesamowicie dużo. I tak były skonstruowane, no. Te skrzynie były podobierane do tych silników. Teraz... ten zakres obrotów takich nominalnych jest dużo mniejszy, no i przez to jest więcej przełożeń. I te samochody też lepiej przyspieszają, no nie? Mają lepsze te sprzęgła ulepszone i tak dalej. A niż osiedł, niż to było kiedyś. Jedź! Musimy im tutaj troszeczkę. O, właśnie. Dobra. Bo tu przyspieszenie, ja muszę się ratować troszeczkę. No właśnie. Oni i tak te zakręty zaraz tutaj mocno przejadą. Ja już muszę tutaj taki wielki łuk rypać. No ciekawe właśnie, czy od tych zderzaków, ale chyba nie ma to wpływu. Te zderzaki nie mają chyba wpływu specjalnie na osiągi, na skręcanie osi. Znowu ty? Nie. Wtedy był jakiś taki inny kolor tego auta, co mnie tu rozwalało. Ale zobaczcie, jeśli chodzi o przyspieszenie, to ładnie, nie? Stokowy Escalade daje sobie radę i już jestem, proszę bardzo, na końcu wyścigu. Było ciężko, bo nie powiem, że nie było, no było ciężko, ale jakoś się dało, tak? Bez inwestowania jakiejkolwiek kasy zrobimy sobie te musowe wyścigi. No i co? I sprawdźmy sobie teraz, czy odblokował się jakiś nowy samochód. I co to będzie za fura? Czy w ogóle może się nie odblokowała? Na dwóch kołach, patrzcie na to. Niby to taki samochód, w cudzysłowie terenowy, ale jak trzeba było przejechać na jednym z wyścigów po trawie, to się tam gdzieś wybijał. Nie, to chyba był jakiś stary mail, stara wiadomość. Tutaj najnowsze auta są zawsze na końcu tej listy. Mazda MX-5. No nie ma nic, no. Nie ma wody na pustyni. Patrzcie, tu są te początkowe samochody. Mamy Peugeota, mamy Focusa, Corollę,
patrzcie na statystyki głównie teraz, nie? Tak, tutaj cyk. Tu mamy Peugeot 106. Zobaczcie, jakie statystyki są dla Peugeota. Prowadzenie, tak? Przyspieszenie, no ma najlepsze statystyki wszystkich aut. To jest niesamowite. Jak można w ogóle taki samochód mieć? Dobrze, teraz no, nie pozostało mi nic innego, jak zrobić ten wyścig URL. Tam musimy się przenieść. Startujemy wyścig URL. Czy mi się uda, czy mi się nie uda? Nie wiem, ale nikt nie ma takiej fury jak ja mam chyba. Tu znowu Mustang, Celica. No Mustang oczywiście, start fantastyczny. Ej, co mnie tu pchasz? Zobaczcie, jak się spychają. Kurde, to jakiś update, widzę, że inteligencji przeciwników tutaj w tym NFS-ie. No nic, ale Mustang oczywiście naprzód. Ciekawe, bo przecież to jest krowa, nie potrafi skręcać. Nara, ty gnoj. Co mnie tu spycha? Kurde, co oni tacy szybcy są? No nie mówcie, że będę musiał specjalnie ulepszać na ten ostatni wyścig samochód. Specjalnie kupiłem Escalade'a i nie ulepszałem go. Żeby nie tracić hajsu, a hajs chcę wydać na ulepszenie już następnego, docelowego samochodu. Chyba, że nie będzie nic ciekawego, to zostanę przy tym. Ja tu chcę trochę pooszczędzać kasy. I potem, żeby mi starczyło na szynio, jeśli chodzi o osiągi. Przyściusio. Dobra. Teraz musimy jakoś tego Mustanga dogonić. Tutaj Nitro też jakby używamy raz podczas wyścigu, chyba że będziemy jechać w strumieniu jakiś tam czas za przeciwnikiem. To wtedy rzeczywiście też możemy to Nitro sobie troszeczkę zdobyć. No i jeszcze jak chyba przejedziemy czyste okrążenie, dostaniemy też tam po 500 punktów do Nitra. No ale kurde, to już jest przedostatnie. No co oni tu robią? Co jest? Okej, to normalne w tej grze. Tylko ten Mustang, on coś tutaj za dobry na zakrętach jest. Ja nie wiem, coś tam chyba go popsuli w tych statach. Grunt, żeby za nim strumień złapać, no. Zaraz tam będzie, przy wyjściu z zakrętu od razu pakuje całą butlę nitra. I doganiamy gnoja, o ile to się uda. Tutaj ładnie łuk robimy. Ja pierdzie, już zaczynają te boty szaleć, tutaj widzę. Dawaj, Lucek. Shit. Dawaj, Lucek. O, shit, co on taki dobry jest? Mam nadzieję, że to jest jeden z kilku wyścigów. No, dobra, jest dobrze. Mogę jechać dalej. Drugie miejsce to nie jest zła pozycja, ale Mustang teraz nie może być na pierwszym. Teraz Lucek musi być na pierwszym. I tu mamy taką już pokręconą trasę. To Mustang sobie tu nie poradzi. Tutaj tylko Lucek może wygrać. Dobra, Mustang wysuwa się na prowadzenie. On coś za dobry jest, nie wiem. To jakiś tutaj... Czekaj, a to nie jest Razor z Most Wanted? To jest taki młody Razor. Co ty tutaj... Ja mówiłem w poprzednim... W poprzednich odcinkach, że ten Mustang ma... Antenę od CB Radia. Taką wielką, ja nie wiem. Powinno taki opór robić w tym samochodzie. Zawirowania powietrza, turbulencje, nie wiadomo co tam jeszcze. A on tam jedzie, kurczę, i na tych zakrętach widzę, że wymiata. Bardziej niż miata. No. Zabijcie mnie za ten żart. O, fajnie. Jak gdzieś się jak skręcił? No, na pewno. I tak, jeszcze na przedzie. Jedzie jak pijany, byle jak te zakręty przy wewnętrznej jedzie. I jeszcze przy wyjściu taki fantastyczny jest. To co on tam pod tą maską ma? O, a tu następny, kurde, na Krzysia się wpycha. Dobra, chodź, cwaniaczku. Tak należy z nimi postępować. I co tam? Mówicie, Lucek, graj uczciwie. Co ja gram uczciwie, tylko oni tutaj przesadzają. Nie, tu uczciwie sobie śmigam, a oni tu na zakrętach jakieś maniany odpieprzają. Tak nie może być. O już. Tamten znowu się rozwalił ten Peugeot, ja nie wiem. Peugeoty są bardzo dobre w tej grze, a tamten gdzieś na dwóch kołach poleciał na... Co jest? No i gdzie tu?
I zobaczcie jak podjeżdża, no, tak żeby we mnie wcelować. O, co ta Toyota Celica? Ty weź się tu ogarnij, ziomek. Przedostatnie okrążenia, ten mnie tu spycha. On mnie chce spowolnić, żeby Mustang wygrał. Nie mogę na to pozwolić. W generalce muszę być pierwszy. Mustang najlepiej jakby był gdzieś tam całkiem z tyłu. Nie pamiętam jaki on neon miał, bo tak... Ja jestem z tyłu, jest chyba na czwartej pozycji, jest dobrze. Jak będzie na czwartej, to spadnie w klasyfikacji generalnej, a Lucek oczywiście do góry podskoczy, jak będzie na pierwszym. Także mam szansę wygrać te mistrzostwa i to jest najważniejsze. Dobrze, na razie się trzymam. Jeszcze jedno okrążenie. Ten samochód jest bardzo skrętny. Następny samochód, jaki będę miał, na pewno nie będzie tak fantastycznie skręcał. No i chyba jest. Mam nadzieję, że to był ostatni. Jest! Ostatni, cyk! Mamy nową część miasta, kurde, jak szybko. Ale teraz będzie dużo roboty. Teraz dopiero będzie dużo wyścigu, żeby przejść do tej ostatniej części. Jak? Kurde, to szybko idzie, ja pierdziłem. Kiedyś miałem wrażenie, że to przechodziłem 6 lat. Żeby dojść do tego miejsca. Teraz co się przechodzi? O, już mamy te samochody do ścigania. No nic, ja jestem ciekawy, jaki samochód mi się odblokował teraz, żeby móc go sobie, no nie kupić, bo tutaj się samochodów nie kupuje, tylko się je wypożycza jakby na wieczne oddanie. Takie coś by się przydało w Polsce. Nie tam, że kradną samochody, tylko wypożyczamy na wieczne oddanie. Fantastycznie. Dobrze, teraz tak, chodźmy do tutaj do salonu. No i już możemy w zasadzie jechać na te takie fajne traski driftowe gdzieś tam w góry. Tam naprawdę będzie spoko, tylko żeby pojechać na te traski driftowe, to trzeba mieć jakieś auto. Ja już tu czekam, no ale... No jest Hyundai i jest ten Nissan, czyli znowu dwa przednionapędowce. Hyundai jeszcze spoko. Jeszcze się zastanowię, co na następny odcinek sobie przyszykuję. Prawdę mówiąc, znudził mi się już troszeczkę ten Peugeot. Znaczy, to jest fajne auto, zajebiście skręca i naprawdę, jest jedno z lepszych autek chyba, jakie można mieć tutaj w Need for Speedzie. No, ale przydałoby się rzeczywiście już coś innego. Już coś takiego, no nie wiem, coś po prostu innego mieć. No. Niekoniecznie z tylnym napędem od razu, bo widzicie, że na razie z tylnym napędem to mam tylko chyba 240 SX i Miatę, tak? MX5 Mazda. Także no... No właśnie. Nie za dobrze. Znaczy tam 240 SX jeszcze fajny jest, nie? Jeszcze można było nie tam... W zasadzie to mógłbym go sobie kupić i mieć go na drifty. I nawet driftować na jakimś tam przyzwoitym poziomie. Ale z drugiej strony... Szkoda mi tej kasy na tuning, no bo chciałbym jednak wydać kasę już na taki tuning takiego lepszego samochodu. Który naprawdę później będę miał radochę wielką z nim. Jakaś taka Supra, ale myślę, że Supra to się odblokuje, o kurde. Trzeba będzie jeszcze poczekać. No i Supra raczej nie będzie tak fantastycznie skręcać jak mój Peugeot. Ale go zrobiłem. O, głupek. Nara, nyg. Yeah, boy. I mamy skończone. No i super. Także co, ja zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speed Undergrounda 2. Mam nadzieję, że ten był dla was przyjemny i że wpadnijcie. O Boże. Po prostu wpadnijcie na następny odcinek. Na razie, pa, pa.